Cześć! Pewnie zastanawiacie się, jak osiągnęłam taki efekt na włosach. Jeżeli tak, to będzie to filmik dla Was, ponieważ dzisiaj pokażę Wam projekt DIY, czyli zrób to sam na spray, którym właśnie osiągnęłam taki efekt. I jest to spray złożony z wody, z soli morskiej, z olejku i z pianki utrwalającej. I ten spray ma nam dać efekt takich beach waves, czyli włosów po całym dniu nad morzem, czyli tego, co mi by się teraz bardzo przydało. I właśnie taki efekt uzyskałam. Może Wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. Więc włosy z tyłu wyglądają tak. One jeszcze nie wyschły do końca, ale ja nie chcę ich suszyć tak do bardzo suchych włosów, żeby one po prostu sobie wyschnęły naturalnie. I szczerze Wam powiem, robiłam to pierwszy raz, jestem zachwycona efektem, ale zrobiłam mały błąd, ponieważ kitki zawiązałam mniej więcej na tej wysokości, a powinnam to zrobić trochę wyżej, bo nie sądziłam, że będzie aż taki efekt pokręcenia. Może Wam jeszcze teraz powiem, jak to zrobiłam. Po prostu umyłam włosy i na mokre włosy to spryskałam, ale to i tak zaraz zobaczycie. I wczoraj wieczorem właśnie nagrałam Wam, jak zrobić taki spray. On kosztuje grosze, bo sól kosztuje 2 zł, olejek 3, pianka też parę złotych, wodę macie w kranie bądź w czajniku, a taki atomizer wystarczy po prostu kupić w Rossmanie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonać taki spray, który umożliwi Wam efekt taki, jaki teraz możecie zobaczyć na moich włosach, to proszę oglądajcie dalej. Będziecie potrzebować butelki z atomizerem, którą spokojnie możecie kupić w Rossmanie. Jakiś olejek, ja tutaj akurat użyłam olejku z Baby Dream. Oczywiście pianka utrwalająca, Wy jeżeli takiej nie posiadacie, to możecie użyć żelu do stylizacji. I najważniejszy składnik, czyli sól morska. Ja swoją kupiłam w Kauflandzie za 2 zł. Na początku wlewamy gorącą wodę do butelki. Może być to albo woda z kranu, albo przygotowana, to już zależy od Waszych preferencji. Teraz wsypujemy sól morską. Ja tutaj użyłam małych łyżeczek, ponieważ małą łyżeczką lepiej się wrzucało tą sól do tej butelki. I jak widzicie, użyłam chyba 4 łyżeczek. I teraz zakręcamy. Musimy to dobrze wymieszać, żeby sól połączyła się z wodą i czekamy, aż one się połączą. Kiedy już widzicie, że wszystko się połączyło, dodajemy resztę składników. Teraz dodaję olejek z Baby Dream i nie nalewam go zbyt dużo, po prostu tyle, żeby ten zapach był na tych włosach, ale też żeby nie przetłuścić ich, dlatego jak widzicie, nalewam tylko odrobinę. Najgorszą rzeczą to było oczywiście dodanie pianki, ponieważ musiałam się dosyć długo z nią bawić. Dlatego jeżeli Wy macie w domu żel do stylizacji włosów, to polecam Wam właśnie użyć żelu. Ja dodałam pianki po to, żeby te loki były przez długi czas utrwalone, ale jeżeli Wy macie żel, to właśnie lepszym będzie rozwiązaniem żel. Ja takiego nie miałam i też nie chciałam kupować, dlatego użyłam pianki, no ale jak widzicie, wszystko się udało. I teraz spryskujemy włosy po umyciu. One są, jak widzicie, jeszcze wilgotne i spryskuję je właśnie tym sprayem. I teraz związuję włosy w 2 takie małe koczki. Jak już wcześniej wspomniałam, zróbcie to troszeczkę wyżej, to wtedy uzyskacie lepszy efekt.
i następnego ranka po prostu ściągamy gumki i rozwiązujemy te koczki. Jak wiecie, włosy są jeszcze mokre, dlatego teraz użyję suszarki. Teraz wystarczy je tylko ułożyć tak, jak chcecie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że zrobicie taki spray. Jeżeli tak, to koniecznie mi to napiszcie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że już rozpoczęłam działalność na blogu, dlatego jeżeli macie ochotę zobaczyć, to serdecznie zapraszam. Oczywiście link jest jak zwykle pod filmikiem. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie i trzymajcie się, buziaki, pa!